Jaka jest istotna różnica między ludźmi? Ubiorem? Ubiorem się różnimy, ale to nie są istotne różnice. Pokażę wam coś, dobrze? Co to jest? Kwiat. Jak się nazywa? Ja nie znam, ale... Dziewczyny wiedzą jak? Storczyk. Storczyk. O, biały taki. Ładny? Ładny. Ale ten kwiatek, jaki jest? Sztuczny. On jest ładny, jak po nim żaden robal nie chodzi. On nie jest zeschnięty, ale on nie ma życia w sobie. I co z tego? No jest piękny, ale nie żyje. O, nie żyje. A taki kwiatek, jaki to jest kwiatek? Żywy, doniczkowy, jakiś taki, nie znam się zupełnie. Też taki podobny, trochę biały, ale to chyba nie jest storczyk, nie? Czy ten kwiatek jest taki piękny? Nie za bardzo jest piękny, nie? Ale to nic, bo ten kwiat się różni od tego sztucznego, że ten kwiat jest kwiatem? Czyli on żyje. A dlaczego żyje? Bo jest w doniczkę zasadzony, tak? Mówi psalm w taki sposób. Oto w ukryciu ziemi nabierałem kształtów. W ukryciu ziemi, utkany wewnątrz ziemi, każdy z nas nabierał kształtów. Czyli jakby ziemia była takim łonem mamy, w której to ziarno się urodzi na piękny kwiatek. I taką ziemią i taką glebą jest Maryja. I my dzisiaj na Jasnej Górze, wchodząc do kaplicy Matki Bożej, oddamy się jej. Będziemy zasadzeni w nią. Po co? Żebyśmy mieli w sobie życie, żebyśmy żyli. Nie jest ważne, jak się ubieramy, jak wyglądamy. Istotne jest to, czy mamy w sobie życie. Witam serdecznie wszystkich na dzisiejszym święcie Audiencji u Królowej. To właśnie dzisiaj jest Dzień Dziecka i Maryja, jako nasza Królowa, zaprosiła nas wszystkich do swego Królestwa na Jasną Górę. Z okazji 300-lecia jej koronacji Maryja właśnie chce, byśmy razem z nią przeżywali tą wielką radość. Chcemy dzisiaj powiedzieć, że nasza mama jest Królową. Są też właśnie dzieci z całej Polski. Inicjatorem dzisiejszego spotkania są ojcowie Paulini, czyli klasztor jasnogórski, papieskie dzieła misyjne, które reprezentuję ja i również Caritas z archidiecezji częstochowskiej oraz wszystkie czasopisma dziecięce katolickie z całej Polski. Siostry również mają przygotowane dla nas zabawy, mają różne konkursy. Chodźcie do przodu, jeszcze tu jest linijka. Pięknie. Super. Cóż tu się dzieje, proszę powiedzieć? Dzisiaj przygotowują dzieci owocowe ludziki, żółwia morskiego owocowego. Wszystko jest prawdziwe, żywe, tak jak było mówione na dzisiejszym kazaniu, że trzeba żyć, więc nasze owoce też są prawdziwe, nic sztucznego. No, przepięknie to wszystko wygląda, a jak smakuje?
No myślę, że pysznie. Trzeba zapytać dzieci, ale myślę, że przede wszystkim tutaj chodzi o ich kreatywność i wyobraźnię. Mamy jakieś propozycje do zrobienia, ale dzieci i tak robią swoje wariacje. To jest takie normalne owoce. Zapytam, jak smakuje? Dobre jest. A jadasz takie coś w domu, czy raczej rzadziej? Czasami od razu do buzi, czasami nie. Czasami w cukrze sobie maczę. Powiedzmy wszyscy, nasza mama jest mistrzem. Nasza mama jest królową. Jeszcze raz, nasza mama. Panie Grażyno, cóż to będzie za malowidło? Stasiu zażyczył sobie Batmana. Pani Magdaleno, cóż to za dzieło będzie? To będzie pies dalmatyńczyk. Uwaga. Teraz zapraszamy dalej na nasze zabawy, czyli Garden Party u Królowej trwa. Również nasze pismo, bardzo piękne, dziecięce, również prowadziło ten konkurs. Moje pismo Tęcza w przyjaźni z Bogiem, dwumiesięcznik wydawany przez Tygodnik Katolicki Niedziela. Czujemy się tutaj pod Jasną Górą organizatorem tego spotkania i czujemy się takimi gospodarzami tego miejsca. Przywitaliśmy wszystkich na początek. No i tak, niedziela przygotowała i jedzenie, i fotografię, i malowanie twarzy, no można powiedzieć tęczowy zawrót głowy od atrakcji. Atrakcji było co niemiara i jest co niemiara. Dzieciaki, myślę, że już głodne trochę po wcześniejszych punktach programu, mogły zrobić sobie zdrowe przekąski przygotowywane przez naszą panią dietetyk nadworną, która stale z nami współpracuje. Dzieciaki znów na kolorowo mogły mieć przez nasze panie grafik pomalowane twarze, więc przemieniały się w koty, psy, tygrysy, mnóstwo jeszcze innych zwierząt, co tylko wymyśliły sobie. Mamy taką super niespodziankę. Jeżeli tylko któreś dziecko chce, może znaleźć się na okładce tęczy, ponieważ przygotowaliśmy taką ściankę, dziecko może wkładać główkę i będzie też zawsze pamiętało, że Pan Bóg je kocha. A oprócz tego oczywiście mnóstwo gadżetów, mnóstwo niespodzianek, które bardzo cieszyły dzieci i każde dziecko odchodziło uradowane i obdarowane. Dla życia takich dzieci małych, to jest ważne, żeby takie pismo jak Tęcza ukazywało się, docierało do nich. Tak, opowiadamy troszeczkę w inny sposób o Panu Bogu, dlatego że docieramy przez bohaterów, i tak naprawdę przez rodziny, bo chcemy, takie mamy przynajmniej aspiracje, chcemy być pismem dla całej rodziny, chcemy pokazywać, że życie z Panem Bogiem, życie zgodne z zasadami, życie zgodne z wiarą naprawdę może być ciekawe, może być atrakcyjne, może być fajne, może być czymś, co naprawdę zainspiruje do podejmowania czegoś nowego, czegoś innego. My tak właśnie w tęczy staramy się inspirować z jednej strony dzieciaki, a z drugiej strony rodziców, żeby żyli w zgodzie z zasadami, w zgodzie z Panem Bogiem. Siostro, cóż to za zamieszanie? Mnóstwo jakichś kartonów pociętych. Siostra była przerażona, jak to zobaczyła przed chwilą. Tak, bo przed chwileczką była wielka gromada dzieciaków, które robią tarczę rycerską. Dlaczego tarczę? Ponieważ nasze czasopismo, Mały Rycerzyk Niepokalanej, wymyśliłyśmy, że tego dnia, 1 czerwca, pokażemy dzieciom, jak wygląda prawdziwy rycerz.
prawdziwy rycerz. Natomiast chciałyśmy też nawiązać do tego, o czym mówił święty Maksymilian Maria Kolbe, czyli o rycerstwie niepokalanej, ponieważ mały rycerzyk niepokalanej wskazuje nieustannie na Matkę Bożą. Czyli pokazuje, że prawdziwy rycerz, dzisiejszy rycerz XXI wieku powinien walczyć nie złem, ale dobrem. Czyli nie mieczem, takim jak tutaj mam, mieczem z żelaza, natomiast mieczem modlitwy, czyli mieczem z różańca, z paciorków różańca uplecionych, z tarczą, którą jest cudowny medalik i ze zbroją, który ubrany ma być rycerz niepokalanej dobrymi uczynkami. Przybyliśmy tutaj, aby właśnie oddać pokłon Maryi, żeby jej podziękować, ale też wyśpiewać to wielkie nasze dziękczynienie Bogu za Matkę i za jej obecność tutaj na Jasnej Górze. Dzieci są przeszczęśliwe i pytają, kto jest tutaj twórcą tego zamieszania. To ksiądz czy Matka Boża? Wiadomo, że takiego zamieszania człowiek nie jest w stanie uczynić, więc całą szefową tego zamieszania to jest właśnie królowa. To ona nas tu zaprosiła do swoich komnat, do swojego zamku, jakim jest Jasna Góra. To jej oddawaliśmy pokłon właśnie w cudownym kaplicy obrazu. To ona jest rzeczywiście całą panią tego zamieszania, a więc można powiedzieć królową, a u królowej różne rzeczy się dzieją. Ma swoich pomocników i wiadomo, że posłużyła się tymi, którzy to razem z nią zorganizowali. Za rok będzie takie tęczowe zamieszanie? Co roku jest zawsze jakieś wydarzenie. W tym roku jest szczególne związane z koroną. Stąd też naszym uczestnictwem jest to, że każdy dzisiaj na Placu Jasnogórskim oprócz właśnie królowej może sam przyjść w koronie jako syn królowej i zamieszkać tu razem z nią i bawić się, modlić, ale również przeżywać tę wielką radość, że moja mama jest królową. Siostro, cóż to za dobre anioły tutaj są na tym stanowisku? Anioł Stróż to jest patron każdego z nas. My tylko go chcemy troszeczkę bardziej pokazać światu. Chociaż są niewidzialni, ale wiemy, że ich mamy. I dzięki aniołom jesteśmy szczęśliwsi na tej ziemi. Tutaj rozdajecie jakieś naklejki. Cóż tu można dostać? Tak, tutaj u nas można dostać naklejkę z aniołem, który jest mądry, ale skacze z nami czasami przez przeszkody. Z nami też się uczy, albo z nami też maluje. Są też Anioły Stróże oczywiście, czyli czasopismo Anioł Stróż i czasopismo Tak Rodzinie, które wyrosło tak naprawdę z Anioła Stróża, ponieważ jeśli chcemy uczyć dzieci, to sami też musimy mieć jakąś wiedzę. No i oczywiście nasze książki dla dzieci, które też w wielu miejscach mówią o Aniołach Stróżach. Grałam. No i jak wyszło? Jak zadowolona z siebie? Bardzo zadowolona jestem z siebie. A co trzeba było zrobić, żeby zagrać do tej partii? Trzeba trafić kółkami pachołki. Trzeba mieć 3 celne rzuty. No jest fantastycznie. Moim zdaniem wspaniała impreza. Cieszymy się, że możemy tutaj być. 300-lecie, coś pięknego. Wszyscy razem tutaj jesteśmy szczęśliwi i weseli, że możemy się dzisiaj spotkać w tak zacnym i cudownym miejscu. Taki Dzień Dziecka myślę, że jest potrzebny każdemu dziecku na świecie, żeby też poczuło się zauważone, kochane, żeby poświętowało razem z rodzicami, z rówieśnikami. Myślę, że to jest taki niezwykły dzień i każde dziecko na świecie powinno przeżyć jeden taki dzień w roku. A siostra dzisiaj sobie pomaluje twarz, czy odpuszcza, bo to Dzień Dziecka dzisiaj? Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka nie będę malować twarzy, ale
zachęcam każde dziecko, bo to jest jedyny taki czas, żeby zaszaleć. Myślę, że nikt nie będzie miał przeciwko temu, nawet rodzic, który nie rozpozna tego dziecka w tych różnych barwach. Przygotowywaliśmy się też do tego, tłumaczyliśmy naszym dzieciom, pracujemy w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych, pracujemy z dziećmi z upośledzeniem, które wymagają, ażeby taką uroczystość również im wytłumaczyć i opowiedzieć. Więc można posmakować. Bawicie się, bo u nas jest Anelkę, tak? Felek Paulinów czeka, chodzi dzisiaj nas tutaj po Królowej Parku. A więc myślę z tego, że jest obecna dzisiaj. Znaczy ma być. Orkiestra, to nie byle jaka. Tu jeszcze jest mapa. Skarbie, chodź tutaj, co? Dobra, ruszył się. Dobra, jest to plus. Dziewczyny, chodź. Skąd jesteście? Częstochowy! Ja widzę, że wy już idziecie do domu. Jak było? Fajnie! Pytanie jest inwestycyjne. Zadanie polega na wylosowaniu karteczki. To jest pytanie. Pan karteczki.